Witam wszystkich serdecznie, zapraszam was na kolejny wyścig w sezonie. Tym razem będzie to wyścig w świątyni prędkości, czyli Grand Prix Włoch na torze Monza. Tor, który niestety faworyzuje mocne silniki, dlatego myślę, że nie pójdzie mi tutaj zbyt dobrze. Ale zawsze trzeba liczyć na najlepsze, nie można się poddawać. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Może przy odrobinie szczęścia, jeżeli ktoś się rozwali na przykład w pierwszej szykanie, może wtedy wpadną jakieś punkty, wykorzystując sytuację, zobaczymy. A tymczasem posłuchajmy. Wydaje mi się, że długo jej nie słyszeliśmy, więc była i to idealna okazja, żeby sobie przypomnieć jej głos. Tymczasem już przenosimy się do Q1 pod koniec mojego pierwszego okrążenia, które było tak jakby rozgrzewkowym. Czas 1:23:07, no, był nie najlepszy, można było jeszcze teraz z tego urwać, w mojej opinii. Jak widzimy, pod koniec Q1 utrzymywałem się na wysokim 16 miejscu, więc liczyłem na to po cichutku, że może uda się awansować jakimś cudem do Q2. A tymczasem zaczynamy nasze drugie okrążenie i ostatnie w sesji Q1. I mam nadzieję, że uda mi się poprawić czas na tyle, żeby awansować do kolejnej sesji. Hamowanie tutaj było dobre. Tutaj tak naprawdę nie popełniłem żadnego błędu. Tylko może dotknięcie tej wysokiej tarki w drugim zakręcie było błędem, ale poza tym to nie było nic złego. Może z pół dziesiątej straciłem na tym. Pod koniec pierwszego sektora jestem na fajnym minusie 1/10, no ale tutaj niestety popełniłem błąd i zahaczyłem o tą wysoką tarkę w lewym zakręcie. I to trochę wybiło mnie z rytmu niestety. Idealnie jest, jeżeli się weźmie ten krawężnik między koła, wtedy można najwięcej zyskać. Oba lasy przejechałem w miarę dobrze i ogólnie po drugim sektorze zaliczę kolejną poprawę, ale pamiętajcie, że mogło być lepiej. Miałem myśli, że może się nie udać. Hamowanie Ascari było w porządku, sam przejazd przez szykanę też ok. Jak widzimy, zyskałem kolejną 1/10 sekundy i cały czas zyskuję czas, więc na pewno poprawimy to 23.7, które zrobiłem wcześniej, tylko zobaczymy, czy uda się wskoczyć do Q2. Aktualnie jesteśmy na 19. miejscu i myślę, że awansujemy w górę, ale zobaczymy o ile miejsc. No i awansowaliśmy tylko jedno miejsce. No niestety. To okrążenie było w porządku, no ale jak widać nie wystarczyło na Q2. Szkoda. Zobaczymy, ile im brakło. O, brakło mi 0,4, więc myślę, że przy bardzo dobrym okrążeniu, znaczy bardzo dobrym, idealnym, może udałoby się awansować do Q2, ale to naprawdę byłoby bardzo trudne. Tutaj widzimy moment, w którym przegramy rywalizację z Grożanem już ostatecznie, niestety. No trudno się mówi, miał po prostu za dobry bolid, a ja też popełniałem trochę błędów, niestety. No cele w miarę łatwe, więc przechodzimy od razu do wyścigu. It's a very tight turn one here in a very big braking zone. It's a corner, Anthony Davidson, where we've seen a number of lap one incidents in the past. As you say, it's a very small piece of track when you have more than just one car trying to go through it. The actual run down towards the chicane is quite wide, so off the start, we'll often see drivers running two or maybe three abreast as they come up towards the braking zone. Everyone wants to brake late, of course, to win track position, and that tends to be where we see a lot of contact. And you'll see the more experienced drivers kind of hang back a little into here and focus more on picking up the pieces from other people's incidents. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Lewis Hamilton lines up on pole position, with Sebastian Vettel starting alongside. Looking down the rest of the grid, we have Perez, Verstappen, Esteban Ocon, and Ricciardo, Hülkenberg, Raikkonen, Sainz, and Daniel Kvyat, Palmer, Grosjean, Valtteri Bottas, and Massa, Magnussen, Stroll, Fernando Alonso, and a Sauber, Van Dorn, and Pascal Wehrlein completes the grid. And with preparations almost complete, let's head down to the track.
Bottas będący w środku stawki może przynieść wiele wrażeń w czasie tego wyścigu. Strategia jest prosta, super softy na softy, ale ja postanowiłem sobie odwrócić tą strategię, wystartować na softach i potem dokończyć wyścig na super softach. Myślę, że to może być dla mnie lepsze i ciekawsze, szczególnie jeżeli pod koniec wyścigu będę musiał się bronić albo atakować. Większe opony na pewno mi pomogą. A my tymczasem przenosimy się już na start. 5 czerwonych światł się zapala i ruszamy powoli. Długo nas trzymał Charlie Whiting, ale w końcu ruszamy. Start był w porządku. Van Dorn był wystartował lepiej ode mnie, Alonso gorzej. Jedziemy teraz free wide do T1. I zobaczymy, co będzie w T1. Atakuje nas Astrola do wewnętrznej, tworząc 4 bolidy w jednej linii, ale to wręcz nie miało prawa się udać, a i tak mi w miarę wyszło. Awansuje aż na 13 pozycję, mając obok siebie Valtteriego Bottasa. Więc myślę, że może być trudno utrzymać go za sobą, ale jak na razie się to udaje. Tak, atakuję Palmera do wewnętrznej. Tutaj zjeżdża lekko na mnie i się przestraszyłem wręcz, że uderzy mnie, wypada poza tory, stracę kawałek przedniego skrzydła, ale udaje się ostatecznie przed jego jeszcze jeden bolid. Niestety nie zwróciłem uwagi na to, kto to był. I dzięki temu udaje się masować na 11 lokatę, więc bardzo dobry start w moim wykonaniu. Czasem początek drugiego okrążenia i przed nami trzy bolidy jechały razem do pierwszego zakrętu i mamy żółtą flagę, gdyż jeden z samochodów się zatrzymał na torze. Widzimy z kamery Daniela Ricciardo, jak jechały side by side oba Toro Rosso i Hulkenberg. I gdzieś zniknęło jedno Toro Rosso, chyba za późno dohamowało, nie wiem co się stało. Idziemy z powtórki, to jest chyba Carl Sainz, zahamował tutaj jeden późno i zatrzymał się wręcz na torze w T2, zaczął cofać i ktoś z tyłu jeszcze w niego uderzy, więc nieodpowiedzialne zachowanie ze strony kierowcy Toro Rosso. I ten incydent wywołał samochód bezpieczeństwa. Jak widzimy, jeden kierowca zdecydował się zjechać do boksów, jest to Sergio Perez. Dzięki temu my awansujemy na 9 miejsce. Safety car nie był długo na torze, szczerze mówiąc. Myślałem, że będzie jeszcze jedno okrążenie dłużej. I szykujemy się powoli do restartu. Mamy odpaloną, wzbogaconą mieszankę, gdyż mamy bardzo dużo paliwa w nadmiarze i po prostu możemy sobie na to pozwolić, żeby od razu jechać ze wzbogaconej. No, restart poszedł poprawnie, szczerze mówiąc. Ricciardo mi trochę odjechał, Palmer się nawet nie zbliżył aż tak mocno. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ricciardo jest dość daleko, ale może spróbujemy manewru w jego stylu, czyli dive bomb do T1. I tak też się dzieje. Atakujemy Daniela Ricciardo do T1 i do T2 jeszcze jedziemy obok siebie i udaje się ostatecznie wyprzedzić Australijczyka. Tak więc dobry manewr wyprzedzenia. Awansujemy na 8 lokatę. Z przodu widzimy walczących Daniła Kwiata i Nico Hülkenberga, więc może z ich walki wytworzy się coś w takim stylu, że będziemy mogli zyskać dalej pozycję. No niestety Kwiat poradził sobie za szybko z Hulkenbergiem dla mnie. Przepraszam. Wszyscy, chciałem powiedzieć, że Hulkenberg tylko, ale tak naprawdę wszyscy z przodu zaczęli im powoli odjeżdżać i Daniel Ricciardo się do mnie zbliżył dosyć mocno i spróbuje zaatakować nawet bez DRS-u do Ascari. Widzimy z tyłu Valtteri Bottas również próbował znaleźć swoją szansę, ale niestety mu się nie udało. Ricciardo miał taką zewnętrzną do Ascari i ten manewr mu się udaje niestety, ale ma bardzo wolne wyjście na prostą po Ascari, dzięki temu znowu się z nim zrównujemy. Widzimy Valtteri Bottas zniknął z lusterka i jedziemy teraz free wide do paraboliki. Chciałem jak najpóźniej zahamować, żeby być może obronić się przed obydwoma, ale tutaj widzimy Bottas dotknął mnie, wręcz wypchnął agresywnie poza tor. Nie wiem, co mu zrobiłem, szczerze mówiąc, ale tak się to przedstawia. Bottas zyskał dwie pozycje. Ja obroniłem się przed Danielem Ricciardo. Tutaj myślałem, że może uda mi się przejść z powrotem Bottasa, ale jednocześnie też chciałem blokować Williamsa, który zaatakował Daniela Ricciardo. Chciałem się obronić przed ewentualnym jego manewrem. I w wyniku czego Ricciardo stracił i miałem przez jakieś jedno okrążenie, może dwa, spokój. A na 7 okrążeniu, gdy Bottas wyprzedził Ocona, pozwolił mi to zbliżyć się do Francuza i być może liczyć na jakiś manewr wyprzedzania na nim. Też widzimy, Daniel Ricciardo od razu się do mnie zbliżył. Tak jak powiedziałem, po mniej więcej jednym okrążeniu to chyba było.
Wyjście z drugiego lezm, Ocon mi odjechał niestety i Daniel Ricciardo może mnie w łatwy sposób zaatakować, ale na szczęście dzięki temu, że mam DRS, jest łatwiej, żeby się obronić, tak więc Australijczyk zostaje za mną przynajmniej do końca tego okrążenia. Widzimy, Hulkenberg chyba miał jakieś wolniejsze wyjście z Ascari i Ocon próbuje go wyprzeć od zewnętrzny do... I będzie prawdopodobnie to manewr parabolicy, a ja też próbuję Hulkenberga wyprzedzić, ale od wewnętrznej i jedziemy freewide do tego zakrętu. Tutaj dochodzi do kontaktu między nami nawet i Hulkenberg z Oconem się chyba sklejają i wypadają obydwaj poza tor, o ile dobrze widziałem. Tutaj widzimy z powtórki. Ja weszłem do wewnętrznej, no troszkę mnie wyrzuciło, muszę przyznać. Nie przytrzymałem wewnętrznej tak mocno jak mogłem, ale to nie było jakieś masakrycznie duże odejście od zakrętu. Tutaj widzimy Hulkenberg najpierw się zdążył ze mną, potem przyspieszył i zahaczył o Ocona i razem się skleili. Ostatecznie Ocon wyprzedził Hulkenberga i nie wiem, zjechał też do boksu, tak więc ciekawy manewr z jego strony. Widziałem, żeby sobie gdzieś uszkodził skrzydło, a być może to był po prostu planowany pit stop. Tutaj widzimy, że Ocon po prostu nie miał miejsca, żeby jeszcze bardziej uciec na zewnętrzną. Jeszcze całe zajście zobaczymy z kamery Daniela Ricciardo, czyli człowieka, który cały czas ma jakąś akcję przed sobą. Pamiętamy, na początku drugiego okrążenia inne trzy bolidy jechały free wide do T1. No teraz trzy bolidy jechały free wide do paraboliki. Tu widzimy jeszcze z telewizyjnej kamery, jak to wyglądało. No, tak naprawdę jakiś zbieg niefortunnych okoliczności chyba, szczerze mówiąc. Tak jak mówiłem, nie odrzuciło mnie jakoś bardzo mocno od wierzchołka zakrętu. A więc nie myślałem o tym jako o mojej winie. Pod koniec 9 okrążenia dwa kolejne bolidy zjechały do alei serwisowej, a tymczasem mam żółtą flagę na wyjściu z Ascari i widzimy, że jeden z bolidów Ferrari się dymi i jest to chyba Sebastian Vettel. Tak więc kolejny nieudany wyścig dla Niemca i to o tyle bardziej boli, że to jest w świątyni Ferrari. No niestety tifosi nie będą zadowoleni z tego obrotu spraw. Tutaj będziemy widzieli po prawej stojącego Sebastiana Vettela. No, szkoda, szczerze mówiąc, bo Ferrari jechało na pierwszych dwóch miejscach i była to wręcz idealna okazja, żeby zgarnąć dublecik. No, niestety mówi się trudno. Kolejni kierowcy zjeżdżają tymczasem do boksu i awansujemy na drugie miejsce. Również Raikkonen zjechał do boksu pod koniec 11 okrążenia i my oficjalnie wychodzimy na prowadzenie w tym wyścigu. Chyba pierwszy raz w tym sezonie mogę powiedzieć, że prowadziłem wyścigu i to dosyć długo, bo przez 4 okrążenia chyba. A tutaj widzimy... Idealny wręcz timing dla Lewisa Hamiltona. I to naprawdę, chyba lepiej się nie dało. Od razu mnie wyprzedził za pierwszym podejściem i w momencie, gdy zmieniliśmy się pozycjami, wyjechał safety car na tor, więc lepiej sobie tego Brytyjczyk nie mógł wyobrazić. Ja nie miałem żadnej okazji, żeby nawet skontrować jego manewr. Ale z drugiej strony safety car na 15 kółku to idealna okazja też dla mnie, bo zjeżdżam do boksu w czasie, gdy inni muszą jechać wolniej. Jedno okrążenie przed moim planowanym zjazdem, ale to tak naprawdę nie zrobi żadnej różnicy, gdyż przy safety carze po prostu mogę oszczędzić lepiej opony. To jest fakt po prostu. Mam nadzieję, że zawód mnie dosyć szybko obsłuży. No, klasycznie 2,7, więc nie jest źle. Zobaczymy, na którym miejscu wyjedziemy z boksów. Tak na razie jest to 7., 8. miejsce. Zobaczymy, czy uda mi się utrzymać przed masą. Muszę zdążyć do niej. To jest linia safety cara? Szczerze nie wiem. Zapomniałem, jak się nazywa ta pozioma linia po wyjeździe z alei serwisowej. Ale udaje się utrzymać przed Felipe Massą na 8. miejscu. I to jest nasza pozycja już po wszystkich pitstopach, więc teraz pozostaje tylko bronić z tego miejsca, bo nikt już nie powinien zjeżdżać do boksów, a tymczasem pod koniec 17 okrążenia safety car zjeżdża do boksów i zrestartujemy wyścig po raz drugi już dzisiaj. I zobaczymy, czy uda się może wyprzedzić Pereza w taki sam sposób jak Ricciardo przy pierwszym restarcie. No, pozycji nie stracą, bo Massa się do mnie nie zbliży jakoś masakrycznie mocno, a my atakujemy Pereza do T1 i również próbowaliśmy Sebastiana, tak. Estebana Ocona, no niestety Francuz się obronił i Perez również wszedł mi na moją wewnętrzną. Widzimy, że jego samochód jest dużo szybszy na prosty, no niestety. I odzyskuje swoją siódmą pozycję. Tutaj myślałem jeszcze, że może zaatakuje jakimś agresywnym manewrem, ale stwierdziłem, że nie, odpuszczę.
i po prostu spróbuję może do Ascari, jeżeli nie odjadą mi za mocno. No niestety obydwa bolidy są dużo lepiej ulepszone od Zaubera i po prostu łatwiej jest im pokonywać te zakręty. Ja też miałem mały docisk, szczerze mówiąc, ale w sumie taka sama sytuacja jak w Spa, tylko że tutaj nie ma aż tylu zakrętów, żeby zobaczyć, czy się wiele traci. Jak widzimy, mocno mi odjechały obie Force India nawet bez DRS-u. Przy dojeździe do Ascari na szczęście Massa nie był wystarczająco blisko, żeby mnie zaatakować. A zaczynając kolejne okrążenie, widzimy, że Perez i Ocon mocno walczą o swoje miejsce. A my też awansowaliśmy na siódme miejsce, bo z tego co pamiętam, chyba Hamilton zjechał na swój pit stop. Nie wiem, czy był planowany, czy nie, ale to na pewno nie był najmądrzejszy ruch ze strony kierowcy Mercedesa. I spadł gdzieś daleko w te ustawki, będzie mu bardzo trudno odzyskać stracone miejsca. Jak widzimy, na kolejnym okrążeniu, ta sama sytuacja, że utrzymują się za obydwoma Force Indiami i przed Felipe Massą i znowu w zakrętach Lesmo. Przede wszystkim na wyjściu z dwójki obie Force India mi odjeżdżają. A pod koniec kolejnego okrążenia widzimy, że jesteśmy dużo bliżej samochodów zespołu Force India i tutaj myślałem, że może uda się agresywnie wejść na wewnętrzną i wyprzedzić obydwa bolidy do T1, ale tutaj również pomyślałem, że może lepiej będzie po prostu nie ryzykować w ten sposób. Siódme miejsce to i tak jest bardzo dobry wynik jak dla Zaubera, więc myślałem, że albo wyprzedzę w jakiś mniej agresywny sposób, albo po prostu utrzymam to miejsce do samej mety. Ale widzimy, Perez uporał się z Oconem i teraz będąc na miększych oponach, chyba po prostu mu odjedzie, tak mi się wydaje. No ja myślałem w tym momencie, że będę miał trochę bardziej ułatwione zadanie, bo Ocon był na mediumach i na supersoftach, więc w mojej głowie to wyglądało tak, że po prostu będę miał jego tempo i spróbuję go wyprzedzić na którejkolwiek ze stref DRS. No jak widzimy na wyjściu z Lesmo 2, no po prostu mi odjeżdżali obaj, niezależnie od tego, kto jechał przed kim. Widzimy, Ocon odjechał mi trochę, szczerze mówiąc. I Perez już tam z przodu wyprzedził chyba na niego kwiata, z tego co pamiętam. Pod koniec, w połowie 23 okrążenia po Ascari, Ocon miał jakąś kolizję lekką chyba z kwiatem i miał bardzo słabe wyjście z szykany Ascari. Myślałem, że może uda mi się go zaatakować do paraboliki, ale niestety był za daleko na dive bomba, w mojej opinii. Więc myślałem, że może uda się zaatakować do szkany, do T1, ale też niestety udało mu się odjechać. A ja miałem słabsze wyjście, bo zahamował wręcz za mocno dla mnie i musiałem się ratować, żeby nie urwać kawałka przez niego skrzydła. Ale dzięki temu, że zbliżyłem się do Ocona, było mi łatwiej bronić się przed Massą, bo dzięki temu mogłem mieć DRS za Francuzem. I to siódme miejsce stawało się coraz bardziej realne dla mnie, co było bardzo dobre. Ale Ocon niestety znowu mi odjechał i zbliżył się do kwiata, więc teraz on będzie podejmował walkę z Rosjaninem. Liczyłem na to, szczerze mówiąc, że powalczył na tyle długo, że będę mógł się do nich na spokojnie zbliżyć i pomyśleć o ataku na ich obydwu. No ale niestety Ocon uporał się z kwiatem chyba już w samej parabolice. Teraz tylko wyszedł całkowicie przed niego i udaje mu się wyprzedzić Rosjanina. Ja się bronię przed Felipe Massą. Brazylijczyk trochę później hamuje niż ja, ale udaje mi się utrzymać pozycję na szczęście, gdyż odpuściłem trochę hamulca i wyszedłem całym bolidem przed nim. Tak więc dobrze, że udaje mi się bronić przed Massą, bo to pokazało mi, że jest szansa na utrzymanie tego miejsca. A tymczasem zaczynam ostatnie krążenie wyścigu. Jesteśmy całą sekundę za kwiatem i myślałem, że muszę dać z siebie po prostu wszystko, żeby spróbować wyprzedzić Rosjanina. Widzimy, że no jestem od niego trochę szybszy, w mojej opinii. I po prostu chciałem pocisnąć tak mocno, żeby może spróbować wyprzedzić go do parabolika. Niestety na wyjściu z pierwszego lezmu pocisnąłem za mocno i wyjechałem na targę całym bolidem. Widzimy żółtą flagę. Daniel Ricciardo jedzie z przebitą oponą, tak więc no niestety wyścig się kończy w nieudany sposób dla Australijczyka. No nie wiem szczerze mówiąc, gdzie przebił tą oponę, ale to mnie teraz nie interesuje, bo muszę się bronić przed Massą, który mi spróbuje zaatakować do paraboliki do ostatniego zakrętu w wyścigu. Niestety kwiat odjechał mi na zbyt daleki dystans. Valtteri Bottas wygrał wyścig startując z środka stawki, a my kończymy ten wyścig na bardzo dobrym siódmym miejscu, więc znakomity rezultat dla naszego zespołu.
Myślę, że to pomoże i mi w klasyfikacji generalnej, i zespołowi w klasyfikacji konstruktorów. Utrzymanie tego siódmego miejsca. Widzimy Bottas, Verstappen i Perez, tak więc, no szczerze mówiąc, Perez zrobił coś w stylu tego scenariusza z kwalifikacji do zawodów e-sportowych. Tam też jechaliśmy Perezem na Monce i też trzeba było wbić na podium, żeby przejść to wyzwanie. Widzimy w klasyfikacji generalnie utrzymuje się na 9 miejscu, a w klasyfikacji konstruktorów awansujemy chyba o 1 miejsce w górę, z tego co pamiętam. Renault traci na rzecz mnie i Williamsa. Tak więc dobry prognostyk na resztę sezonu. Być może uda się nawet wskoczyć na to 6 miejsce, które chyba było celem, o ile dobrze pamiętam. No, niestety kierowcy dnia nie dostaliśmy, bo Bottas nas przyćmił swoim zwycięstwem po starcie z 13 miejsca. No, no co zrobić? No niestety nic z tym nie zrobię. Widzimy, zebrałem nawet fajną ilość punktów zasobów, ale pomyślałem w tym momencie, bo policzyłem sobie. No. Powiem wam za chwilę. Zebrałem wystarczającą ilość zasobów, żeby ulepszyć kolejną część, ale policzyłem sobie, że uda mi się zrobić czwarty upgrade do tego, żeby mniej wydawać na części. I uda mi się zrobić wszystkie, jakie chciałem, upgrade do końca sezonu, razem z tym średnim, który trochę więcej czasu zajmuje. Liczę na to, że po prostu w drugim sezonie mi to bardzo mocno pomoże, żeby ulepszyć ten bolid w ramach tej sekcji. I pozwoli mi to na uzyskiwanie regularniejszych punktów niż teraz. A tymczasem ja wybrałem sobie w Invitational Event wyprzedzanie w starszym Ferrari, ponieważ ostatnio już jechałem na Austin w nowszym Ferrari, tak więc stwierdziłem, że chcę spróbować jakiegoś starszego modelu tym razem. A wycofanie to było wyprzedzenie 12 bolidów chyba w 4 minuty i 20 sekund. Więc myślałem, że może być trudno, szczerze mówiąc. I tutaj widzimy pierwsze hamowanie od razu przestrzelone, a to dlatego, że po prostu nie miałem wystarczającej ilości czasu, żeby wyczuć bolid. I myślę, że tak zjedna okrążenie się co najmniej przyda całe, żeby poznać bolid jeszcze raz, bo nie pierwszy raz nim jadę. Żeby, tak jak powiedziałem, poznać go i jak najlepiej wyczajać sytuację do wyprzedzania. Już widzimy jeden bolid wyprzedzony, poszło w miarę gładko. Ja myślałem, żeby przejść Sariego od zewnętrznej, ale byłem trochę za daleko niestety. Ale i tak udało się do następnego zakrętu przejść od wewnętrznej, gdyż te boty coś słabo jechały, szczerze mówiąc. Tutaj zobaczymy, czy do ostatniego zakrętu tak jest. Wbijam się na wewnętrznym Michalskiemu i udaje się wyprzeć kolejny bolid, jest już to trzeci. Z moich obliczeń 4 minuty 20 sekund to niepełne 4 okrążenia, więc miałem mało czasu, żeby wyprzedzić aż tyle bolidów. Aż tyle, czyli 12. Jak widzimy, o ile dojechanie do samych bolidów było trudne, o tyle wyprzedzenie ich było w miarę łatwe. Po prostu się nawet nie broniły. W koniec drugiego krążenia mam wyprzedzonych tylko 5 bolidów, więc jeszcze 7 do celu, a już minęliśmy połowę dystansu. Ale tak jak już powiedziałem, na szczęście dojechanie do nich jest trudniejszą częścią, a nie sam manewr. Więc atak na Izumi do kolejnego zakrętu. Z tego co pamiętam, te zakręty Bahrain chyba nie mają swoich nazw własnych, tylko są numerkami oznaczone. Więc słabo trochę, no ale jak na nowy tor, no nie ma co poradzić. Pewnie nie było jak na razie okazji, żeby nazwać jakoś lepiej te zakręty. A my tymczasem zaczynamy ostatnie okrążenie i wyprzedzamy 9 i 10 boli. Tak więc jeszcze 2 manewry wyprzedzania do tego, żeby skończyć ten challenge. Jak widziałem, że kolejne 2 boli nie są zbyt daleko z przodu, to myślałem, że już nie będzie zbyt trudno i po prostu kończę ten challenge za pierwszym podejściem. Wyprzedzam przedostatni potrzebny nam bolid i na 15 sekund przed końcem wyprzedzam ten 12 bolid i kończymy w tym momencie wyzwanie. Ale widząc 2 boli z przodu, myślałem, że może jeszcze uda się jako mały bonus wyprzedzić oba i zyskać 14 pozycji, a nie 12.
I na ostatnią sekundę przed końcem udaje się wyprzeć 14 bolid i awansować chyba na piąte miejsce, to by było. Tak więc fajny wynik na zakończenie całego weekendu wyścigowego. I tutaj, i na Moncy. Tak jak powiedziałem, to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!